Dzień dobry, Krzysztof Rapanuje Bobylowski się kłania, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu Kuchnia dla laików zrobimy tatar. I na ten odcineczek serdecznie oczywiście Was zapraszam. A dokładniej robimy tatar wołowy. Już taki piękny kawałek rozbew jest przygotowany. Dodatkowo będziemy potrzebowali przyprawy oczywiście, sól, pieprz, Maggi, jest jajko, jest cebula, są pieczarki konserwowe, jest ogórek kiszony, ćwikła, no i troszeczkę oleju. I nie pozostało nam nic innego jak zrobić tatar wołowy. Zaczynamy od pokrojenia wołowiny i ja to zrobię raczej drobno. Także zaczynam! Wołowina, jak widzicie, jest już pokrojona. Co robimy dalej? Pieprzymy. Solimy. Trochę Maggi do smaku i na koniec łyżkę oleju dodajemy. Trzeba to teraz wymieszać. Spróbować może jeszcze raz troszeczkę dosolić czy dopieprzyć, no ale to już musicie wiedzieć sami. Jak już dobrze wymieszaliśmy, odkładamy nasze mięso na talerz i wrzucamy do lodówki. Teraz pokroję bardzo drobno ogórka kiszonego, pieczarki marynowane i cebulę. I to wszystko wyląduje na talerzu. Drodzy moi, już wszystko pokrojone. Tutaj już żółtko oddzielone od białka. Wrzucam do środeczka. Ho, ho, ho. Tak to się pięknie prezentuje. Na sam koniec jeszcze troszeczkę posolę, popieprzę. No i pokażę Wam oczywiście efekt końcowy z góry. I mój tatar wołowy jest już gotowy. Pieczarki, cebula, ogórek kiszony, ćwikła po jednej, po drugiej stronie. No i oczywiście mięso wołowe z jajeczkiem. Próbujemy. Próbujemy. Tak jest. Ćwikła. A, to taki mój mały fetysz. To jest pyszne. To był Krzysztof Rapanuje Bobylowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.